Miejmy nadzieję, że kilkustopniowy mróz prognozowany na noc z najbliższej niedzieli na poniedziałek i nieduże zachmurzenie pozwolą nam obserwować wyjątkowe zjawisko astronomiczne – superkrwawy księżyc wilka. I choć najlepsze warunki do obserwacji będą mieli mieszkańcy obu Ameryk, to będzie ono widoczne także w Polsce. Zmianę w wyglądzie księżyca będziemy mogli dostrzec rano. Jak obliczono, początek specyficznego zaćmienia rozpocznie się o 5:41, jego apogeum zobaczymy o 6:11, a cały astronomiczny spektakl zakończy się 33 minuty później. W dniu pierwszej styczniowej pełni Księżyca nałożą się na siebie dwa niecodzienne zjawiska. Księżyc wyda się nam większy niż zazwyczaj, ponieważ będzie znacznie bliżej Ziemi niż zwykle. Jak informuje NASA, Księżyc wyda się o 15% większy i o około 30% jaśniejszy. Tarcza ziemskiego satelity stanie się czerwona, bowiem padać na nią będą promienie słoneczne rozproszone w atmosferze.